Tu się nad Nora. Ocal nas. Są rzeczy, których nie rozumiem. No hej, cześć, siema wam wszystkim. Z tej strony Hubson. A witam was dzisiaj serdecznie, jeszcze raz, bardzo serdecznie, po paru dniach przerwy. Po prostu czasowo, no ostatnio jakoś średnio mam czas i żałuję tego bardzo. Także myślę, że kiedyś sobie nadrobimy te parę dni bez odcinków. No ale po prostu, no wiesz, nie ma czasu nawet usiąść i nagrać odcinka, nie? Te Diablo właśnie też nawet nie miałem czasu nagrać się, że tak powiem, ale wyjdzie Diablo, to wtedy może będzie opcja dłuższego posiedzenia, że tak powiem. Ale dzisiaj zajmiemy się nie Diablo, tylko Horizonem, którego już dawno nie było u mnie na kanale. Mikrofon mam włączony. Wszystko zawsze sprawdzę na początku odcinka, wiadomo, żeby nie topić się, że tak powiem. Strefa, poziom 15. To nie, halo, panie, nie ze mną ten numer. Tu mamy ognisko, dobra. Co my mamy? Zbadaj historię Dral. Muszę sobie przypomnieć w ogóle, jakie my tu mamy misje. Oczyść skażone strefy. Aha. Gardzia zamknęli bramę przy wieży dnia z powodu zagrożenia ze strony skażonych maszyn w dolinie. Na 12 poziom. No dobra. A co my jeszcze mamy takiego? O, na 10 coś. Zbierz skóry 4 dzików. Znajdź pierścień Tajma. No dobra, to tam będzie po drodze, że tak powiem. Aha, PD, punkty doświadczenia i skrzynia. No dobra. Zwykłej, skromnej nagrody. Okej. Okay. Znajdź zaginionych wojowników w Diablim. A, pragnieniu. Właśnie chyba to mieliśmy robić. Obóz bandytów. No dobra, obóz bandytów niech będzie. Ciężko wybrać, bo tutaj... Uła. Tereny łowieckie. Nie. Na razie mnie to nie interesuje. Zatem idźmy w drugą stronę. Ojej, tak żebym powiedziałem... A nie, dzisiaj już muszę nagrać. No już nie będzie miesiąca przerwy, czy tam ile. Ale jak jest chwilę czasu, to sobie usiądę i nagram już. No może mi się nawet uda dwa odcinki, także będzie spoko. Ale już nawet czasami myślałem... No dobra, ale już może... Ciekawość jest dla mroczeni. Nie dla wojów. Chciałem znaleźć czas w ogóle na robienie jednego odcinka dziennie, ale to też tak średnio mi wychodziło, że tak powiem. Diablo to było z parę dni temu. Także mam nadzieję, że wam się podobało, sądząc po wyświetleniach, ale że wam się podobało. Uła, nie, kółko! Dobra. Nic nie widziałeś, wydawało ci się. To była trawa. Weźmy go zdominujmy. Zdominować, właśnie. Ja chcę jeździć na nim. Spaduj to, bum. A, wczoraj tylko w sumie tylko wieczorem tak naprawdę. Nie, po 20, po 9 coś takiego, Gamescom widziałem. To widziałem tylko coś z Horizona. Znaczy w sensie coś, no Forbidden West? Nie. Nie, jaki to tytuł był? Nawet widzicie, nie pamiętam tytułu, tyle na głowie. No tak jakby Horizon druga część, nie? Chyba, no, coś w tym stylu. Dobra, idźmy zatem. Widziałem najnowszą grę z trailer w sumie, zwiastun, trailer z Outlasta, także będzie ciekawie. Ciekawie wygląda, ale jednak myślę, może być interesująco, bo pod kątem... Nie wiem, czy widzieliście w ogóle trailer, także naprawdę zachęcam do zobaczenia sobie. O co chodzi w tej nowej części, jak to będzie wyglądać, bo to po prostu jest... Wow! Czekaj, jak się zsiadało? Trójką, okej. Okay. Wybaczcie, że nie pamiętam sterowania, już dawno nie graliśmy. Kurczę, da się uda jakoś lepszyć? Tutaj, dobra, to może chodźmy, bo się wystraszy naszego rumaka. A jeszcze w ogóle co? Wczoraj była premiera o 10 światowa w najnowszej grze Marvel Future... O, trochę ją dostałem. Okej. Dziwne. Marvel Future Revolution. Otwarty świat. Po prostu miód. Musicie zagrać. Zobaczyć przynajmniej. To jest po prostu coś pięknego. Najlepsza gra dotychczas. Naprawdę? Czemu? Wspólne zainteresowania. Wygląda. Nazywam się Neil. Patrz tam. Widzisz skały? Pod nimi mają obóz bandyci. Wystarczy poruszyć kamienie i wypełzną stamtąd. Niczym robale. Zbuję. Po co tu przyszli? Nora mają kłopoty.
Plotki są szybkie jak wiatr. Bez wojów strzegących granic zabójcy je przekraczają dla sportu. Mój partner i ja tropimy gnojków od dawna. Dobry tropiciel, ale zostawił mnie samego. Rozmawialiśmy już na ten temat. Ale rozumiem. Za długo już palce rwały się do łuku. A może popracujemy razem? Zabijemy ich? No nie wiem. Nie mam powodów, by ci ufać. Zaufanie to rzadki skarb, prawda? Jestem tylko podróżnym. Z łukiem, myślami o stanie tych ziem i zaginionym partnerze. Nie wiem, czy w tobie cokolwiek jest tylko. Powiem to inaczej. Jesteś bandytą? Pewnie, że nie. Więc nie musisz się mnie bać. Właśnie. Czy mu ufać, czy nie razem? Ja bym wolał solo, no ale dobra, niech będzie. Ktoś musi ich powstrzymać. Dobra, tak zrobimy. Powstrzymamy ich przed wszystkim. Prócz chwili krzyku. Prowadź zatem, dziewczę. Chętnie zobaczę, do czego jesteś zdolna. No on mi taki jest, szczerze mówiąc, od początku podejrzany. Podejrzany. Uła. Ten deszcz, o Jezu, nic nie widać, ale alarm. W sumie fajnie, było nie trudno. Niech pohałasują, to będzie ich więcej. Taka premia. Co? A jak jesteś herosem, co lubi dokładki, to są jeszcze jeńcy. O, dzik, dzik, dzik. Dziku, wybacz mi. Lodowanie na nowym padzie, wybaczcie, ale no. Dobra, łamy dzika. Nie, dziku, czekaj, 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 czekaj. No, halo. Ja nie mogę, nie mam miejsca, serio. Co to za kubek? Starożytne naczynie, drone hop. Serio? Mamy full, no dobra, ale to... Wrzućmy jakieś śmieci, jakieś... No nawet nie wiem, wytwarzanie, szybka podróż, wytwarzanie. Coś, co jest na sprzedaż, albo coś, handel z kupcami, właśnie. No dobra, upuść. To zaspokoi głód na pewien czas. Która dzika? No naprawdę nie mam miejsca. Wytwarzanie, Boże, ekwipunek. Ość, serio? Czekajcie, jest tu na ubiory, na broń, surowce. O, na surowce. Soczyste mięso. Pięknie. Ekwipunek, wyrzuć jeszcze jakieś surowce. To wyrzuć, przeżyjemy do tego. No i dobra. O Jezu, ile pierdół tu wrzuciłem. Dobrze. Podniósł. Dobra. Co my tam mamy? To co jest za jakieś niebieskie? Aha, coś tam małego, dobra. Pewnie czujka albo coś takiego. Nie kółko, goddammit. No teraz kółko, ale czekajcie, czekajcie. Zabij bandytów. No właśnie. Mapa. Mapa. To tu. Sobie zaznaczę, żeby wiedzieć, jak tutaj iść. No mostem nie pójdę, nie będę taki głupi, żeby na widoku być. Dobra, Aloy. Skinęcie. O, nie ma. Zapomniałem, że to nie Valhalla. Do Valhalla jeszcze wrócimy. Dzisiaj jakiś mały update był. Znaczy wczoraj. Mały, to pewnie jakieś poprawki, jakieś bugi naprawiają albo coś, tak myślę. O, można wejść, dobrze? Chowaj się, Aloy. O, wow, ile ich jest, god damn it. Czekajcie, mogę tak jakoś zaznaczyć? Aha, mogę. O kurczę, to tutaj widzę, odcineczek będzie przekozacki. Malekim treningowym, nieważne. Sobie zaznaczę wszystkich, żeby wiedzieć. O cichaczu bym chciał spróbować. Jak będzie młyn, no to już wiadomo, znacie mnie troszkę. No nie wierzę. Nie wierzę. Nadchodzi niebezpieczeństwo. No, bieraj. No nie wierzę. Chciałem po cichu się zapatrzyłem na wszystko. Hehehe.
ciotki! Walczyć! Uła. Co ja? Co za gościu? Uła. Dobra, lejemy ich na grubo. Nie ma po cichu. Nie ma alarmu, gościu. Dotarłem do alarmu! Co? Nie, to 11 poziom. Ale tutaj mamy... Czas na deszcz. Dobra, dobra. Tutaj. Nie, dobra, nie. Tutaj, kogoś tutaj trzeba załatwić, ja to załatwię. Bania! Kryształ, dobra, jeszcze tam są. Wejdź, dobra. Nadal szukają. Bum! Nie macie. Jeszcze jeden. To cię zaboli! Dobra, eliksir. Szukaj, jakieś kamyczki, jakieś coś, dobra. Nie mamy miejsca na pierdoły. Będę lepsze rzeczy zbierał tak naprawdę. O, wow, pięknie. Jeszcze coś dobrze nam idzie, podejrzane, wiecie? Podejrzane. O, ja nie wiem. Uła, pięknie. Też? Nie, wszyscy. Uła, ale ich widzieliśmy, kurczę. Chciałem po cichu, ale myślałem, że będzie gorzej jakoś, że zginiemy czy coś. W pewnym poziomie, no mamy 11. Spoko. Odbity teren. No i tak ma być, a nie tam jakieś bandyty chwilę będą. Porozmawiajmy. No pewnie. O, to dobrze, to jesteś to kupiec. O, sprzedam wszystkie śmieci, jak dobrze. Czekajcie, sprzedaż za okruchy. Dobra, co to jest? Sprzedaj. Sprzedaj. O, kolejne trofeum. Oczyszczono pierwszy obóz chyba. A, to pierwsze bandyty, nie? Zabite, dobra. No, sprzedaj. Sprzedaj. O, wibracje muszę wyłączyć jeszcze w tej grze. Nie, wytwarzanie skóra dzika, nie? To sprzedaj, 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 sprzedaj. Sprzedaj wiele, może tak zrobimy. 80, no i dobra. Sprzedaż za okruchy. Dobra, pyk. Pyk. Skóra dzika zostawimy. Wszystkie śmieci sprzedam, bo już nie mam miejsca naprawdę. I jeszcze... Aha, wytwarzanie, ten handel. I to zostawimy takie rzeczy do wytwarzania. No dobra. Tu coś możemy sprzedać. Nie może sprzedać tego przedmiotu. A to mogę? To mogę sprzedać. Dobra, sprzedaj te śmieci. Modyfikacje, pułapki, a kup. Co on ma ciekawego? Proca, potykacz, łuk bojowy. Łuk wyborowy. Może chodnik jakiś. A czekajcie, jakbym to porównał ze swoim? Nie wiem. Nie wiem. O, to są niebieskie, lepsze przedmioty. Kardża. Proca cienia. Uła. Wyborowy kardża. Ja to bardziej łukiem będę operował. Uła, ale fajne zbroje. Ładne. O, ciężki ubiór obrończy Nora. 1000. I serce krabołaza. No, ciekawe. Co my tu mamy? Amunicja, skrzynka za darmo. To bierzemy oczywiście. Skrzynia z niszczycielskim łukiem banu. Za darmo. O, za darmo? No to za darmo to. Za darmo to bierzemy. O, metalowe jeszcze te. Metalowe kwiaty, mapa. No dobra, kupmy zatem. Stać nas. Mapa widokówki, starożytne naczynia. Banuckie figurki. O, jakieś znajdźki.
odkup. Nie, 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 nie chcę odkupywać śmieci, dobra. Pozbieramy jeszcze trochę tych z trupów, bo nie wiem, co to będzie ciekawego. Poczekaj, czy mógłbym się do ciebie odezwać? To przecież to robisz, gościu, no to halo, co jest? To zaszczyt. No. Ja... Święta Wszechmatko. W porządku? Trzeba ci czegoś? Tak. Widzieliśmy, jak pozbyłaś się tych bandytów z obozu. No. Dziękujemy. Nie ma sprawy. Oni nas okradali. Ganiali po nocy, wyśmiewali. Myśmy są wyrzutki, nie woje. Prawie bezbronni. W jaki sposób się tu znaleźliście? Dziwi cię, że rozmawiamy, chociaż prawo tego zabrania. Widzisz, nie mamy innego wyjścia. Tutaj, poza obręczą, sami. Nie osądzałam was. Sama byłam wyrzutkiem. Wybacz mi. Słusznie pytasz. To ja ich do tego przekonałem. Powiedziałem innym, że zostaliśmy tylko wygnani, a nie skazani na śmierć. Mądre podejście. Skąd przybywacie? Część z nas przemierza świętą ziemię od lat. Ja natomiast... Moja wioska została spalona podczas krwawych łowów. Wiesz, strasznie żałuję, że ich wtedy nie obroniłem, ale byłem wyrzutkiem, zanim przyszli tutaj Kardża. Jak zostałeś wyrzutkiem? Byłem głupi. Nie robiłem tego, co mi kazano. Unikałem polowania przy każdej nadarzającej się okazji. Kłóciłem się z rodziną non-stop. Wdawałem się w bójki. Ale kiedyś coś poszło nie tak. Miałem szczęście, a on go nie miał. Zginął. Nikt nie widział, co się tam wydarzyło. Zasłużyłem sobie na to wygnanie. Nie wyglądasz na tego, kogo opisujesz. Mam nadzieję. Wszyscy jesteśmy wyrzutkami. Możemy przetrwać tylko trzymając się razem. Ten obóz może nam teraz służyć jako dom. Pozwolisz nam zostać, nawet jeśli przez to prawa naszego plemienia są łamane? Jasne, oczywiście. Och, kamień spadł mi z serca. Jesteś dla nas inspiracją. Dziękujemy. No dobra, jesteśmy z powrotem. Ajku, zobaczmy, co my tu mamy. Tutaj teren łowiecki, czy kupiec? Nie, to wygląda na tereny łowieckie. Kupiec handli. Dobra, nie, na razie nie. Ja to zbieramy sobie. A, zupełnie nie ma amunicję. Oj, nie, to... Już te guziki są śmieszne, muszę jakoś zmienić, czy coś, nie wiem. Dobra, brak broni, okej. Zobaczmy, co my tam mamy jeszcze, bo tam byli jacyś niewolnicy, czy coś w tym stylu. Jak tam wejść jeszcze? Dobra, chyba tędy, nie? Tędy, tak. Mogę znów odetchnąć. Nie, dokładnie. No spokojnie, wszystko, no i porobimy. Tutaj śmieci przezbieramy. No, halo. Tutaj jeszcze ktoś... Ale dzięki tobie możemy stworzyć wspólnotę. No. Ła, jakie dobrocie. No, halo, Aloy, co ty robisz? To nie Valhalla, że po skrzynkach się skacze. Dobrze. No i co? I to tyle by było tutaj, nie? No co tu my tu mamy więcej? Obóz? Oj, nie to chciałem. Aha, czy tu guzik? Co? Szybka podróż? Nie. Ognisko, obóz ukończony. Wow, Valhalla się pobrała, spoko. Update'ik. Pomów z Nilem. Widokówka. Aha, że znajdźki tu są. O, patrzcie. Ojejku. Kiedyś to by trzeba... O, panie. Aha, myślałem, że tylko w tym terenie. To patrzcie, ile nam wysypało tego. Ojejku. No tutaj tylko nie, ale ciekawe. Ciekawe, co za teren będzie, nie? Jakiś taki... Śnieżno-burzysty. Była jakaś przerwa. No ciekawe. Dobra. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś nowa misja. Ojejku, daleko. Patrzcie, jaki kawał drogi. Notes. Zobaczmy, co za kolekcje. Drone hop. Okej. Okay. Skóra dzika, amulet. Ząbkowany, pradawny amulet, gładki, polerowany. Aha, i te skrzynki mam.
bardzo warto. O, te skrzynki. Niszczycielski łuk Banuk. Łuk Kardża. Ubiór pionierki Banuk. Busz Kardża. O, jeszcze mam jeden punkcik, spoko. No halo, gra. Co my tu byśmy mogli? Zbieraczko kruchu, podnoszenie zwierzchowca. Na razie nie. Tu wszystkie te mapy mamy, okej. Okay. Tutaj nie wiem, czemu mi świeci. Co my tu mamy? Uła, patrzcie to. Ale tu mamy 20 na niewykrywalność. No tak, bo krzaki. Pionierki Banuk. Ładnie to wygląda, jaka potężna zbroja. Kurde, ubieramy to. Ale ta też jest ładna. Kurczę. No dobra, weźmy to, zostawmy sobie. Łuk Banuk niszczycielski. Poręczność. Aha. 80. No to taki, no trochę ciut lepszy jakby. Ale zostawię ten, co ja mam, nie? O, jeszcze ten. Dodałem tak podobnie. Dobra, wszystko, umiejętności, ja to sobie zostawię. Tak, to jest przydatne. Patrzcie, jaka zbroja. Idziemy na słońce, kurczę, ale ładnie. Podoba mi się. Takie futerko tutaj, ale te rogi, to jak taki nosorożec mi się kojarzy. I gdzie to jest tryb fotograficzny? O, tryb foto. Patrzcie, jak to wygląda. Oj, halo, Aloy. No ładnie. Mamy trochę fokus się. O. Dziwne sterowanie, takie odwrotne, nie wiem, ja tak nie lubię. Takie futerko. Ja lubię oglądać takie zbroje. Właśnie w Valhalla, Boże, w Valhalla też, ale w Marvelu, tej nowej części, właśnie po swojemu można każdego bohatera zrobić. Spidermana, wszystkie stroje z filmów macie oczywiście, nie? Żeby nie było. To jest coś pięknego ta gra. Ładnie chodzi, po prostu luzik. Coś pięknego, naprawdę. Będę powtarzał. Sam gram już drugi dzień. Dzisiaj zacząłem grać Spider-Manem. Historię. I jest po prostu kozak. Te umiejętności, te skille, te pajęczyny, jak on lata. Ojejku, coś pięknego, naprawdę. Te zabieram. Szybki zapis. A nie, a jeszcze tu pozbieramy śmieci po nich. No daj tyle. Dobra, spadamy za tym. Aha, misję mieliśmy sobie zaznaczyć. Co my tu jeszcze mamy? Aha, no to tu obóz, wszystko. Aha, pomów z Nilem. O, i to przepraszam, myślałem, że to właśnie już było zaliczone. Ale jednak nie do końca. Ale ta zbroja, ojejku, ale coś pięknego to jest, kurczę. Ładnie to wygląda. No nakrycie głowy, takie rogi. Ach, to fajne, akurat mi się podoba. No, Nil, jesteśmy. Miłe uczucie, co nie? Ja mam lepszą zbroję. Zatrzymaj je jeszcze przez jeden oddech i wypuść. Ach, nie wiem, gdzie twój partner. Zabili go. Nie dziwi mnie to wcale. Był zbyt pewny siebie po tym, jak pociął ostatni obóz bandytów. Myślałem, że mamy umowę. Traktujemy zabijanie jako formę wyzwania. Ale nieważne. W dziczy nie ma nic strasznego, tylko ja i mój głos naszych zębów. Twój łuk ma imię? Twój nie ma? Nie jesteś wędrowcem. Ta zbroja była robiona na miarę. No i widać, jak trzymasz łuk. Jestem zatroskanym podróżnikiem. Byłem żołnierzem. I to zanim nawet wybuchła jakakolwiek wojna. Gdzie grot strzały mija zbroję i skórę, tam moje miejsce. Dlatego jestem wiecznym poszukiwaczem. To jak powrót do domu. Myślałeś kiedyś o polowaniu na maszyny? Nie, one nie mają tego błysku w oku. Bandyci coś ci zrobili? Robią coś wszystkim. Żyją podle, więc muszą i podle umierać. Więc polujesz, by pomóc innym? Nie, nie. Dla sportu. Nie mogę już czekać na wojny. Życie jest za krótkie, a dreszcz śmierci zbyt mocny. Jak zabijesz kogoś z plemienia, będzie kara. Upoluj dzika, marudzą, że mięso marnujesz. A bandyta, oni są źli, chętni do bitki. I nikt nie marudzi, jak zginą. No. Chyba
bandyci, no ale... Dobra, czy mniejsze zło? Cóż, robisz dobre rzeczy z niezbyt dobrych pobudek. Robię to, co kocham. Widzisz w tym coś złego? Załatwione. Tu? Niestety tak. Ale nasz świat jest w ruinie, a bandyci wręcz uwielbiają ruiny. Dobra, nie możesz pozwolić, wszystkie. Żeby wiadomo. Tak się panoszyli. Jeszcze się spotkamy. Może, jeśli inaczej się nie da. Jak na siebie wpadniemy, nie będzie problemu. Ale widać, że taki wojownik, no, kozacki. Dobra, co my tu mamy? Tu marsz, tym, tak. Pojemność sobie zwiększymy, ale dobra, najpierw zobaczmy te znajdźki. A ja bym chciał widokówkę zobaczyć, o co chodzi. Tutaj co to jest? Sanktuarium. Znajdź zaginiony wojownik. A, tutaj mamy iść, właśnie. Ale najpierw idźmy w widokówkę. Tu sobie odpuśćmy. 15 poziom. No, powaliło kogoś. No nie. A, 20. Widokówkę sobie zobaczmy. O co chodzi z tymi znajdźkami? Ja bym chciał je pozbierać. Nie przejmujcie się mną. Podoba mi się ta zbroja. Kurczę, fajnie to wszystko wygląda. Ciekawy jestem, jak ta nowa gra będzie z Horizona. Wyglądać. Co tam będzie ciekawego? Pewnie, no, z trailera można wywnioskować, że jakieś nowe zwierzęta, jakieś roboty, machiny będą. Ale żeby to tak pięknie wyglądało, no. Będzie jeszcze pięknie, kurczę, na pewno. Dobra, widokówka, ale to jest gdzieś jakoś pod ziemią. Halo. No nie mam pojęcia. Jak się tam dostać? Nie, tu już masz, czym to mi odchodzi. O, tutaj mam jakąś czynność. To jest gdzieś... No jakoś pod... No tutaj, tutaj nie wiem. Czy trzeba wejść pod skałę, czy co? Nie wiem. Nic tam tu nie świeci, no tam są kuzyki i te inne zwierzątka. Po prostu znaleźć to widokówkę? No nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem czego szukać. Tak trochę błądzę po tym lasku. Nie mam pojęcia. Może tam, no ale to co? Nie wiem. Nie mam pojęcia, naprawdę. Nie, to jest. No nie, no zostawimy sobie, bo nie będę teraz łaził z wami i tutaj szukał tego. Bo nie mam pojęcia czego szukać i jak tu znaleźć. 20 żadnego, no nie widzę jakoś. Nie wiem, dziwne. Dobra, zobaczmy mapę. Strefy skażone, nie. Kocioł Sigma. Zbadać historię Dral. O, to może tym byśmy się zajęli. Kotły, no właśnie. 500 metrów, ojejku. Przydałaby się jakiś biegun albo coś w tym stylu, żeby to... Przyrządzę ją później. To jest niedobrze. Niech ona sobie idzie tutaj. Dobrze by było móc je zdominować. Gdzie mogę się... To nie jest przerwane. O nie. Nie. Nie, to był błąd. Uciekaj. Dobra, dobra. Mamy to. O, ła, nie trafiłem. Tak, tak. Tak, trafiłem, na czuję. Niedobrze! Niedobrze! Dobra,
to było? Zwój plus 13 porażeń. No nie, no mamy takie coś. Nawet miejsca nie mamy na ten następny. Dobra. Dalej. Było ciekawe, czy da się zdominować. Boję się podchodzić. To nie ryzykujmy. Będę musiała coś zostawić. Kurczę, za mały ten, ja wszystkie rzeczy zbieram, a to za mało miejsca. Tu teraz na szybki zapis, niech będzie. Wtedy zróbmy. Ciśniemy dalej. Nie ma odpoczynku. Ło, ładny teren, kurczę. I tam poprawię. No, ej, no. Wychodź z wody. Nie czas na kąpiel. No da... Dobrze, czujka zniszczona, dobrze, dobrze. Ciężko trafić z taką, ojejku. Nie mogę. Uła! O, tu jak weszło? Jeszcze parę rzeczy jest. Dobra, tutaj nie zbieram. Torby mamy full. Trzeba ją lepiej z czasem. Nie jak na razie, no, biegnijmy dookoła. To też jest ciekawe, bo niby ci pokazuje odległość, ale to jeszcze trasa jest dalej, nie? Wejść. On tam piłuje, no to jest jakiś, nie wiem, bariat. Jest biegun, ja bym chciał bieguna przejść. Dominować, dawaj, dominuj szybko, bo tam coś nas widzi, jakiś jelony. Nie pamiętam, jak one się nazywały. Dobra, spadamy, uciekaj. No i chodu. Gdzie myśmy mieli? Aha. Ojejku, jakoś ten... No dobra, to i tak, tędy i tak. Nadchodzą. Dobra, tędy jakoś przejdziemy. Ej, ty! Przyszłaś może pomóc? Bo nas tutaj masakrują! Dobra, pomogę, ale o co chodzi? No nie wiem. Mogę się rozluźnić. Dzięki słońcu. Pewnie umiesz walczyć, a tego potrzebujemy. Widzę. Mój durny szef pomylił skrzynię z amunicją. Podpisana dobrze, ale wypchana marszczynem. Bez tego będziemy mieli wielki problem z czujkami. I nie tylko. Pomogę na ile zdołam. Cieszę się. Potrzeba nam... Alarm! Nadchodzi długonóg! Długonóg? Co to jest? Nowe jakieś cholerstwo? Nie, tylko żeby nie jakiś struś jakiś. Co to jest? Do broni! Do broni! Uła, to coś nowego mamy. Czujka! A, no kurczę. Co to jest? Halo? Jak to ma słabe punkty? Uch, lata, dobra. Okej, już wiem. Wiem, co atakować. Uciekaj, jeśli możesz! Pobiegł nam pomaga. Nie mogę, co to za dużo? Wszystko jakieś przerażające.
Ła, co to nas? Czujka. O, ty kurde, działa. Ła. Halo, halo, dobra. Dobra. Maszyny! Złomiarze! O, jeszcze lepiej. Pewnie, co tam? Złomiarze jeszcze, tiranozaury, T-rexy i wszystko inne. Zlitujcie się. Nie uciekniesz przed tym! Tak, czy zginęły? Struś, ja to będę mógł struś, bo to ja nie wiem, czy jakiś długonóg. Wszystko to zbieramy mniej więcej. Torbę uzupełnijmy. Nie uciekniesz mi! Kim on patrz, bo ja nie rozumiem. O Boże. Jak woda doszła, to co? Odejść ci! Leżysz, jeszcze jedno. Zabij wszystko, jeszcze trofeum. No ile tych trofeum dzisiaj? To jest jakiś szalony dzień. Już po to! Spokojnie. Nie! Pokażcie, że jesteście warci, kurdo! Jeszcze jeden. Dobra, no robimy. Dzięki. Ja nie mogę, no nie mam siły. Sprzeciwiać się Kardża to sprzeciwiać się słońcu. Aha. Się nie sprzeciwiłeś. Co my tu mamy? A, tutaj sobie lepsze uzupełnię sobie ze zdrowiem. Strzały, bo już tyle ich poszło, że ja nie wiem. 30 to jest po prostu chyba na jednego. W moim przypadku, z celnością. Dobra, pogadamy może z nimi. Zobaczymy, co oni nam powiedzą. Czy nic. Powiecie nam, nie? No, nie. Widziałem już chłopców maszyn, ale nie takich jak ty, pionierko. Uratowałaś nam tyłki. Po co szefie! Przyszłam, nie? Rdzenie zniknęły! Co? Aloy. Niemożliwe. Chyba, że zabrał je Dirit. Przy pierwszej fali jeden z naszych uciekł. Dirit. Myślałem, że stchórzył. A to jednak złodziej. Nie mógł zajść daleko. Fakt, ale nie damy rady go ścigać. Znajdę go dla was, ale tym razem nie za darmo. To uczciwe. Odzyskaj rdzenie, a dam ci tę część. O, okej. Okay. No dobra, spoko. Znajdźcie Dirida. Aha, czekajcie, jak my z czasem stoimy, bo tak mogę siedzieć i gadać. Aha, to myślę, że sobie w tym miejscu zakończymy odcineczek naszą epicką walką, a jeszcze zobaczmy tego strusia. Co to za strusiowy jakiś długonóg, ale to jest przerąbana maszyna. Ciekawa, nie powiem, ale worek na powietrze, no kurczę. Ciekawe. Aha, tutaj są takie części, z jakie mogą, może mi dać, okej. Okay. Ekwipunek, co my tam mamy? Surowce. No nic ciekawego tak naprawdę. O, dwa punkty umiejętności, dobra, to byśmy mogli coś skorzystać. Cios z góry,
przyczajenie. O. Dodatkowo zmniejsza twoją widoczność, gdy kucasz. O. I to by było git. Mocne ramiona, nie, trafienie krytyczne. Zielarka, złomiarka. Nie. Myślę, że to by było dobre. Tak. Przyczajenie. Dodatkowe zmniejsza widoczność. No i o to mi chodzi. Dobra. Ojejku. Odgadania tego zbyt często mi gardło siada. No ale damy radę. Zwój obrażenia plus 27. O, to weźmy sobie jeszcze, zbierzmy. Dobra, wiecie co? Zakończę sobie odcineczek, żeby was nie zamęczać, nie przedłużać wam. Myślę, że wam się podobało. I tyle. Mam nadzieję, że wam, no, wybaczycie mi, że będzie taka, będzie była przerwa. W przyszłości nic nie jest wykluczone, że będzie może, ale jak na razie nie planuję. Będzie czas, będą filmy proste. Cierpliwości, jak to się mówi. Dobra, ja kończę odcineczek. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.